A to, o czym chciałem dzisiaj mówić, zatytułowałem to jedność w różnorodności. Dlaczego taki temat? Bo wiecie, ostatnio tak przyglądam się różnym rzeczom i nie wiem, czy macie też takie wrażenie, ale dochodzę do wniosku, że tyle podziałów, tyle konfliktów, tyle ataków jeden na drugiego jest wokół nas, że aż to po prostu, aż szokujące. Nie. Ja myślę, że ludzie są tak podzieleni, jak, nie wiem, przynajmniej za mojego życia, no, chyba nie widziałem aż tak podzielonych ludzi. I to też kościoły, ludzie w kościołach, którzy dzielą się i kłócą się z powodu rzeczy, które tak naprawdę zupełnie są od nas niezależne. Bardzo mi się podobał komentarz Iwonki Wawulskiej, która, jeżeli nas oglądasz, to pozdrawiamy, ale ktoś tam, oczywiście kolejna kłótnia o pewne preparaty, żeby nie mówić tutaj słów, ponieważ wiadomo, że to jest drażliwy temat, za chwilę może ktoś zablokować nasz kanał czy cokolwiek, ale oczywiście kłótnie, wierzący ludzie zaczynają się kłócić, a Iwonka tak skomentowała to, ja jestem zdumiona tym, jak wierzący ludzie po prostu potrafią się kłócić o coś, co jest dla każdego indywidualną sprawą. Każdy podejmuje decyzję w oparciu o swoją wiedzę, swoje przekonania, a ludzie się tak o to kłócą. I gdyby wierzący tyle energii poświęcili na głoszenie Ewangelii, jak poświęcają na wykłócanie się w internecie na takie różne tematy, to by dopiero zmieniło ten świat wokół nas. Gdybyśmy tyle energii na to poświęcili, bo tak naprawdę ludzie teraz patrzą na siebie tylko dlatego, że ty masz inne poglądy niż ja, to traktuje cię jak wroga niemalże. Wydaje się, że chrześcijanie, i to niestety jest problematyczne, chrześcijanie to jakby stanęli po dwóch stronach okopu i tylko wystawiają głowę i strzelają do siebie. Wow. Już nie chcę mówić, czego tam się naczytałem w internecie i co ludzie piszą, co mówią, ale chcę powiedzieć jedno, że tam po drugiej stronie, w tym drugim okopie, siedzi twój brat albo siostra. Może zamiast strzelać, może warto się zastanowić, czy nie zrobić czegoś innego i tą energię poświęcić na coś innego. Jezus, ciekawie, bo Jezus powiedział, że módlcie się o tych, którzy was prześladują. Módlcie się o tych, którzy wam źle czynią. Niedawno mówiliśmy o zbroi Bożej. O tej zbroi, którą mamy w tej duchowej walce i musimy zrozumieć, że drugi człowiek nie jest naszym wrogiem, ale jest polem misyjnym. My jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Ewangelię drugiemu człowiekowi, zgubionemu, a nie kłócić się z nim i walczyć o rzeczy, które tak naprawdę daleko nie prowadzą. Komu zależy na tym, żeby chrześcijaństwo i chrześcijanie i kościoły były podzielone? No, chyba nie trzeba odpowiadać na to pytanie. Bo myślę, że zamiast skakać sobie do gardeł, pomyślmy o tym, że możemy prześcigać się w tym, jak okazywać sobie miłość. Jak służyć sobie nawzajem. Jak błogosławić siebie nawzajem. A nie skakać sobie do gardeł. Po prostu myślę, że w dzisiejszych czasach to nasze wrażenie, że jesteśmy rządzeni według zasady dziel i rządź. No bo podzielonym społeczeństwem łatwiej się steruje, łatwiej się manipuluje, a dzisiejsze społeczeństwo jest tak bardzo podzielone. Ale ja myślę, i ja wierzę w to głęboko, że Bożym celem dla Kościoła to nie jest to, żeby Kościół był znany z tego, przeciwko czemu się opowiada, ale żeby był znany z miłości wzajemnej, którą mają. I Bożym celem, pragnieniem dla Kościoła jest, byśmy brali swoje unikalne dary, nawet te różnice, które są, i przynosili je do Boga i pozwolili, żeby On to wszystko wymieszał razem i żeby powstało z tego pyszne ciasto. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ciasto składa się z różnych rzeczy. Nie pytajcie się mnie, o jakie to są rzeczy, bo ja nie za wiele się znam na tym. Jeśli chodzi o gotowanie, to ja potrafię herbatę albo jajecznicę usmażyć. To są rzeczy, które potrafię zrobić. Ale wiem, że jak moja żona czasami robi takie przepyszne ciasta, jak wziąłbym pojedyncze składniki tego ciasta,
czy to mąka, czy sól, czy jeszcze jakieś inne, i zacząłbym to jeść, to same w sobie nie byłyby takie przyjemne. No raczej jakby ktoś jadł tak mąkę łyżeczką, to nie, raczej by mu to nie zasmakowało. Wiem, że niektórzy sól lubią tak jeść, to już się nauczyłem, ale nie wszyscy tak za tym przepadają. Ale popatrzcie, gdy się to wszystko wymiesza, każdy z tych składników, i się upiecze z tego pyszne ciasto, i efekt jest rewelacyjny. I jakie to jest błogosławieństwo dla podniebienia, dla tych, którzy mogą jeść takie rzeczy. Nie wszyscy mogą. Nie? Ale myślę, że właśnie ta różnorodność, Bożym pragnieniem też jest to, żebyśmy te nasze rzeczy, które nas też różnią, te różne osobowości, przynosili razem do Boga. I aby On używał je na swoją chwałę. Bo zobaczcie, ciało Chrystusa, jesteśmy porównani do ciała Chrystusa. Ciało Chrystusa ma różne członki. Każdy jest do czegoś innego. Jakie to byłoby ciało, gdyby by miało same ręce, ale nie miałby nogi, nóg? To nigdzie by nie doszło. Ciężko by było. I tak dalej. Każdy z nas jest tak ważny w Bożym planie i Bóg chce użyć nas do tego, żeby ten Kościół budować. Żebyśmy w jedności przychodzili. Dlaczego to jest tak ważne? Bo Jezus modlił się o jedność swojego ciała. I czytamy o tym w Ewangelii Jana, 17 rozdział, od 11 do 22 wersetu. Pozwólcie, że ja przeczytam ten fragment. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. To mowa jest o nas. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Zobaczcie, jakie pragnienie jest Jezusa, abyśmy byli jedno, jak On ze swoim Ojcem. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś wziął ich z tego świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja ich posyłam na ten świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem mi chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Wow. Jezus modlił się do swojego Ojca i mówił, ja ich posyłam, ja chcę, żeby ten świat mógł poznać mnie przez nich w jedności. Myślę, że największą apologetyką to nie jest to, jakie budynki mamy, jakie programy mamy, co wielkiego możemy robić, ale największą apologetyką jest to, gdy mamy miłość wzajemną. Gdy w jedności idziemy za tym, który nas zbawił. I w jedności budujemy się i budujemy to Kościół na Jego chwałę. Widzimy to już w pierwszym Kościele, gdzie ludzie zgromadzali się w jedności. I to nie była dla nich jakaś tam opcja do wyboru, ale to był ich styl życia. Gdy czytam na przykład Dzieje, drugi rozdział, werset 46, codziennie też, jednomyślnie, uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Czyli w prostocie serca, szczerze, przychodzili w jedności, jednomyślnie, gromadzili się i szli za Bogiem. I zobaczcie, bez udawania, szczerze. Jakie były tego efekty? Kolejny werset, 47. Chwalili Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Gdy Kościół w jedności idzie, gdy Kościół nie jest podzielony przez politykę, przez jakieś preparaty, przez jakieś inne rzeczy, po prostu gdy jedności idzie za Bogiem i głosi Boga. Zobaczcie, efekt jest nieprawdopodobny.
Rezultaty takiego życia Kościoła są szokujące. Ludzie przychodzą i chcą. I jak mówię, najlepszą apologetyką jest to, że ludzie mogą zobaczyć, że między nami jest miłość wzajemna. A co ludzie widzą, gdy wchodzą na fora internetowe, na których chrześcijanie zaczynają się wymieniać zdaniami? Czasami to aż trudno jest tam wejść. I trudno jest tam wytrzymać. Jak widzi się, jak wiele jadu się sączy, jak kłótni, jak skakanie do gardeł. I może jak tak patrzysz na to wokoło, tak myślisz sobie, jejku, do czego to doszło? Ale chcę wam powiedzieć, że to nie jest nic nowego. Kościół problem z jednością miał od samego początku. Tylko pytanie, jak ta sprawa była rozwiązywana? Co robiono z konfliktami, które miały miejsce w Kościele? Bo pierwszy Kościół, to mimo, że czytaliśmy, że oni chwalili Boga, jednomyślnie przychodzili, to nie oznacza, że tam nie było żadnych konfliktów, żadnych kłopotów, żadnych problemów. To nie była jakaś grupa ludzi, która była kompletnie bezkonfliktowa, w której było pełne zaufanie, nikt nikogo nie zawiódł. Taka idylla, no, żadnego problemu, żadnego kombinowania, żadnego grzechu. Wszystko super. Nie, tak nie było. Tylko kwestia jest tego, co robiono z takimi rzeczami. Czy pozwolono takim rzeczom rosnąć, rosnąć i rosnąć, po to, by później to jak taki nowotwór rozprzestrzeniał się i potem zawił to? Nie. Były konflikty w pierwszym kościele, ale dla mnie, jak tak patrzyłem i czytałem Dzieje Apostolskie i tak widzę, jak radzono sobie z takimi rzeczami, to jest dla mnie wskazówka na to, jak my dzisiaj powinniśmy także postępować. Chociażby, zobaczcie, Dzieje 6 rozdział, od 1 do 7 wersetu. Widzimy tam konflikt, który jest spowodowany tym, że Kościół wzrasta. No jak to? No to dobrze, że Kościół rośnie. No okazuje się, że nie, dla niektórych to może być problem. No bo zobaczcie, no bo ja muszę już wyjść ze swojej strefy komfortu. Już nie jest tak miło i sympatycznie, gdzie byliśmy we własnym gronie, wszystko super, fajnie, ale tu nagle nowe osoby przychodzą z nowymi jakimiś rzeczami, które wnoszą. Być może moje krzesło, na którym zawsze Biblię sobie kładłem, bo nosiłem Biblię do kościoła, to teraz już jest zajęte, bo ktoś przyszedł nowy i zajął mi to miejsce, to, którym sobie Biblię kładłem. I to jest problem. I to już powoduje, że się gotuje we mnie. Prawda? Takie rzeczy. Wiecie, i tutaj to jest ciekawe, bo tutaj w Dziejach w 6 rozdziale czytamy, że jedna grupa w Kościele była bardzo niezadowolona, bo Kościół zaczął się rozrastać. Zaczęło się szemranie. A, bo teraz wy zaniedbujecie tych, którymi się wcześniej zajmowaliście. Tam chodzi konkretnie o wdowy. Heleniści mówią, jejku, zaniedbujecie nasze wdowy. A przecież kiedyś się nimi zajmowaliście. No ale teraz mamy też inne obowiązki, bo Kościół się rozrasta. Bóg codziennie przyprowadza ludzi do tego Kościoła. Trzeba się też nimi zająć. Ja tak czasami myślę sobie, jak ludzie przychodzą i mają takie problemy. Ja tak sobie we mnie chcę taki krzyk, taki. To jest tak, jakbyś mówił, już 20 lat chodzę za Bogiem, ale ja chcę, żeby nadal mi usługiwano, że ja nie będę usługiwał innym, chcę, żeby mi usługiwano. Ale może już czas, że może teraz ci nowi potrzebują, żeby się nimi zaopiekować. Może my weźmy w opiekę te wdowy, a nie narzekajmy, że oni się przestali nimi zajmować. I to jest ciekawe, bo ten problem był tak istotny, że pierwszy Kościół nie zostawił tego tak, nie zamiatał tego pod dywan, ale apostołowie podjęli odpowiednie kroki, co zrobić, żeby nie zaniedbać tego, co najważniejsze, tak jak tam jest powiedziane, żeby bo oni byli oddani służbie słowa i modlitwy, żeby tego nie zaniedbywać, ale jednocześnie, żeby te wdowy były zaopiekowane, żeby też zaopiekowano się tymi nowymi ludźmi. I co zrobiono? Zaczęto się modlić i co zrobiono? Wyznaczono 7 mężów, którzy zajęli się posługiwaniem i robieniem tych rzeczy. Po to, by apostołowie mogli oddać się temu, co było najistotniejsze. Znaczy, szemranie spowodowało, dobra, to może czas, żeby ktoś
z tej grupy, być może tych szemrzących, być może innych, ktoś po prostu stanął na wysokości zadania i wziął w swoje ręce to, co Bóg położył przed tym Kościołem. Ja tak sobie myślę i mogę powiedzieć tak z punktu widzenia takich z życia pastorskiego, jak wiele różnych pomysłów jest na te rzeczy, które można robić. Można by robić mnóstwo różnych rzeczy, ale pastor nie może robić wszystkiego. Ja często tak mówię, że jak ktoś przychodzi z takim fajnym pomysłem, słuchaj, pastorze, może moglibyśmy robić to. Ja lubię wtedy powiedzieć, super, fajnie, ale masz, może właśnie Bóg tobie położył to na sercu, bo chce, żebyś ty się tym zajął. Bo ludzie najchętniej mają tendencję, pastorze, fajnie byłoby mieć taką służbę, więc zrób to. Ale może Bóg kładzie tobie to na sercu, bo chce, żebyś ty się tym zajął. Bo Bóg chce używać całego ciała Chrystusa. Nie tylko jednych, a innych nie. Każdy z nas może się zaangażować. Każdy z nas może być jak tych siedmiu mężów, którzy zobaczyli, o, okej, dobra, jest taka potrzeba, to róbmy, zajmijmy się tym. Dlatego Kościół pierwszy zaczął modlić się i szukać Bożej mądrości, rozwiązania. A nie, no dobra, nie pasuje ci, no to zabieraj swoje zabawki i idź do innej piaskownicy. No bo co się wydarzy? No pójdziesz do innej piaskownicy i co? I w tej piaskownicy też nastąpią zmiany, w tej piaskownicy też będą pewne rzeczy i co? Znowu będziesz zabierać zabawki, szukać innej i tak będziesz krążyć wszędzie. Nie, może po prostu zajmę się tym, co Bóg położył w moje ręce. Zamiast szemrać, może zajmę się czymś, w czym mogę pomóc. Bardzo ciekawy jest ten fragment z Dziejów 6 rozdziału. Zachęcam was do przestudiowania go. Ale to jest nie jeden problem, z którym się zmagał pierwszy Kościół z taką jednością. W Dziejach 15 rozdziale czytamy o tym, jak jak był nieprawdopodobny konflikt w Kościele się nastąpił z powodów doktrynalnych. To jest powiedziane chociażby w drugim wersecie. Powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi, czyli judaizującymi. Postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i do starszych do Jerozolimy. O co chodziło? Paweł i Barnaba głosili Ewangelię. Głosili Ewangelię do pogan. I poganie się nawracali. No chwała Bogu, nawracają się, super. O, ale byli judaizujący w Kościele, którzy mówili, o nie, nie, to tak nie może być, nie podoba nam się to. Przecież oni, to nie może być tak, że poganie się nawrócą i już załatwią. Nie, oni muszą się obrzezać. Oni muszą jakby wykonywać prawo, wszystkie te rytuały, które my wykonywaliśmy. I tak, a oni muszą, nie, a Paweł mówi, hola, panowie, to nie tak. Przecież nawróciliście się z łaski, a nie z przestrzegania zakonu. Z łaski, a nie z zakonu. I to powstał konflikt. I to niemały między Pawłem Barnabą a nimi. I co zrobili? Okej, sobór w Jerozolimie, jedźmy tam i porozmawiajmy na ten temat. Porozmawiajmy. Módlmy się i rozmawiajmy. I tak się to stało. Są i będą różnice w Kościele na tle też doktrynalnym. Każdy ma różne poznanie. Wiecie, zwłaszcza w momencie, gdy jest tak powszechny dostęp do internecie, do różnego rodzaju nauk i też zwodniczych nauk. Jest tego tak dużo w internecie. I teraz ludzie słuchają tego i potem wnoszą to do Kościoła i myślą, że tak ma być, bo takiego fajnego nauczyciela słuchałem. Ja zawsze mówię w ten sposób. Słuchaj, czy tego nauczyciela znasz osobiście? Czy wiesz, jak wygląda jego życie? Czy wiesz, jakie są owoce jego życia? Bo może pięknie mówi, ale idąc przez życie zostawia za sobą zgliszcza i po prostu i tylko poranionych ludzi. Ale pięknie brzmi. Dlatego Biblia mówi, po owocach poznacie. Dlatego tak dobrze jest, żeby mieć to na uwadze. Słuchaj, za kim idę? Gdzie karmię się? O, czasami myślimy sobie, a tych ludzi, których Bóg postawił tu, w moim miejscu, w moim mieście, w moim kościele, ja nie chcę ich słuchać. Ja wolę słuchać tych, którzy są gdzieś tam setki kilometrów ode mnie. Tysiące kilometrów ode mnie.
ale nie wiemy, jak wygląda ich życie. Nie wiemy, jak wyglądają owoce ich życia. Podczas gdy mamy tutaj ludzi, którzy są tuż obok. Wiecie, nie zrozumcie mnie źle, bo ja myślę, że są pewne rzeczy w Kościele i też takie różnice, które są drugorzędne. Nie mówię o kardynalnych takich doktrynach. No bo ciężko by mi było wielbić Boga z kimś, kto na przykład nie twierdzi, że Jezus nie jest Bogiem, tylko jest stworzeniem, że jest jakimś aniołem. No, trudno by było. Ja nie mówię o kardynalnych doktrynach, ale o takich drobnych rzeczach. Naprawdę, uwierzcie mi, ludzie potrafią się dzielić, potrafią wprowadzać jakieś takie konflikty, podziały w kościołach z powodu tak drobnych rzeczy, że aż się w głowie nie mieści. Na przykład to, że pastor musi mieć krawat, jak głosi Ewangelię. Stoi za kazalnicą. Słyszałem o pewnym kościele, w którym jeżeli pastor, znaczy tam nie ma pastorów, ale ten starszy czy prowadzący przyszedłby nieogolony do kościoła, to od razu było: bracie, coś jest nie tak w twoim życiu. Nie? Albo kobieta, która przychodzi umalowana do kościoła. Jak można? W spodniach? Bez chusty? Słuchajcie, takie rzeczy. Ostatnio nawet jedna osoba powiedziała, że nie będzie przychodzić tutaj do nas do kościoła, dlatego że my do wieczerzy nie podajemy alkoholu. Z takich powodów ludzie potrafią się dzielić. To jest dla mnie, ja osobiście uważam, że takie drugorzędne rzeczy powinny prowadzić do dyskusji, do modlitwy, a nie do podziałów. Bo jedność nie oznacza jednomyślności, że wszyscy musimy myśleć jednakowo. Nie. Rozmawiamy, modlimy się, ale nigdy nie idziemy oczywiście na kompromis ze Słowem Bożym. To, co mówi Słowo Boże, to jest najważniejsze. Bo Słowo Boże mówi o wielu rzeczach, ale o niektórych rzeczach nie mówi. Bóg daje nam wolność do tego, żebyśmy w Bożych, jakby to powiedzieć, według Bożego serca czynili pewne rzeczy. Dlatego ja myślę, że musimy nauczyć się tego, by w pokorze przyjmować to, że ja mogę mieć inne postrzeganie niż mój brat albo siostra, że inaczej podchodzić do pewnych rzeczy. Wiecie, to jest ciekawe, bo ten sam Paweł i Barnaba, którzy tutaj byli razem przeciwko, w tym sporze z tymi judaizującymi, oni sami, dwóch przyjaciół, pokłócili się, bo mieli inne postrzeganie tego, jak mają służyć Bogu. I czytamy o tym w Dziejach w 15 rozdziale też, od 36 do 41 wersetu. Dwóch tak bliskich sobie ludzi, ale mieli zupełnie inne postrzeganie tego, jak służyć Bogu. Paweł, od niego to wyszło, Bóg jego poprowadził do tego, żeby pojechać na misję. I mówi: dobra, jedziemy na misję. Barnaba, słuchaj, dawaj, jedziemy na misję. A Barnaba mówi: super, jedziemy, ale weźmy z sobą Jana Marka. A Paweł: o, nie, 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 nie. Jego? To nie. Ja mogę jechać, ale nie z nim. Już się zawiodłem na nim, że raz nas opuścił. Nie, jego nie bierzemy. Jedziemy na misję. No zobaczcie, no cel jest wspaniały. Ale pokłócili się, bo inaczej spostrzegali tą samą sytuację. Do tego stopnia, że w 39 wersecie jest powiedziane, powstało nieporozumienie. Tak, iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. A Paweł wziął Sylasa i pojechali do Syrii i Cylicji. W dwa różne miejsca. Bo inaczej chcieli służyć Bogu. W inny sposób. Z innymi ludźmi. Wiecie, mnie to uczy jednego, że to, że ktoś chce robić coś inaczej niż ja, to nie znaczy, że robi źle. Bo zobaczcie, kto miał rację, Paweł czy Barnaba? Oczywiście mamy zapisy podróży misyjnych Pawła, wiemy, co tam się działo i tak dalej, ale Paweł pod koniec swojego życia w drugim Tymoteusza 4,11 mówi: weź Marka i przyprowadź z sobą, bo jest mi bardzo potrzebny. Ten Marek, na którego się nie chciałem zgodzić, żeby ze mną pojechał na misję. Ale teraz on jest mi potrzebny, niech on przyjedzie do mnie.
Ja myślę, że tak ważne jest to, żeby zrozumieć, że mogą być różnice w tym, jak działamy, jak służymy Bogu. I to, że ktoś robi coś innego, inaczej niż ja, to nie znaczy, że to jest źle. I to jest właśnie błędem, poważnym błędem, myślenie, że o, ty nie robisz tego w ten sposób, to znaczy, że robisz źle. Ja myślę, że jeżeli ktoś by powiedział, jeżeli nie wychodzisz, nie, na przykład nie organizujesz jakichś takich ewangelizacji na ulicy, gdzie wychodzisz z jakimś, nie wiem, całym sprzętem i głosisz koncert jakiś, śpiewanie, tu ogłoszenie na ulicy, jeżeli tego nie robisz, to jest źle. Mówicie, jak byłem ostatnio na tej Szpilce, na tym spotkaniu i widziałem tą ewangelizację, to widziałem, jak Bóg działa przez to. Jak w nieprawdopodobny sposób Bóg używa to spotkanie dla kobiet, aby te kobiety, które przyszły na to spotkanie, dotknąć swoim słowem. I nie można powiedzieć, że nie, nie, wy nie robicie tego w ten sposób, tylko robicie w ten sposób, to znaczy, to jest złe. Nie. To jest ciekawe, bo w 1 Koryntian 12, od 4 do 6 jest powiedziane, że różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania. Lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. To, że ja robię coś w inny sposób, to nie znaczy, że robię źle. I naprawdę, ja nieraz już miałem takie, a, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy taką, z taką łatwością niektórzy oskarżali, osądzali różne kościoły, różnych pastorów, dlatego że robią pewne rzeczy w taki sposób, a nie robią tego w inny. Patrzmy na siebie. Wyluzujmy trochę i po prostu zacznijmy patrzeć trochę na siebie, a nie patrzeć na innych. Bo gdy będziemy osądzać, oskarżać i potępiać innych, że robią coś inaczej, to do czego to prowadzi? Do jedności? Obawiam się, że nie. Dlatego po prostu zaufajmy Bogu, że Bóg wie, co robi i On prowadzi ludzi, którzy są obok mnie w taki sposób, który On chce prowadzić. I być może ja robię pewne rzeczy trochę inaczej niż mój brat, moja siostra. Ale czy to znaczy, że ktoś z nas robi to źle? Bo nawet, zobaczcie, nawet ludzie Boży mogą się różnić. Mogą mieć różne osobowości i inaczej działać. Ja myślę sobie, że no, w pierwszym kościele też nie było tak prosto, no bo byli tam różni ludzie, z różnymi osobowościami. Był Jan, który w Biblii mówi, że był uczniem, którego Jezus miłował, który opierał swoją głowę o pierś Jezus. Ale był też taki Piotr, który był raptusem taki, że o, jak coś, to on pierwszy był. Nie? Różne osobowości. W kościele są też różne osobowości. Jest ekstrawertyk, jest introwertyk. Przeróżne są osobowości. Ale jest miejsce dla każdego. Jest taki przykład fajny, ja go lubię, bo Filipian w 4 rozdziale widzimy tam dwie kobiety. To była Ewoida i Syntycha. Ciekawe jest to, że apostoł Paweł tutaj mówi, no ja muszę upomnieć te kobiety, bo one po prostu się tak konfliktują między sobą. A ważne, aby były jednomyślne w Panu. W Panu. To jest ważne. W Panu. Dlatego on mówi, proszę ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Do tego stopnia, że mówi, one potrzebują poradnictwa, potrzebują, żeby ktoś im pomógł, żeby im poradził, żeby nauczyły się tego, jak w jedności, w Panu iść do przodu. I to jest ciekawe, bo to mi mówi, że nawet w pierwszym kościele tak było. I to, że jesteś w jakimś kościele, to nie oznacza, że wszyscy muszą być tacy jak ty. Bo być może Bóg stawia w tym kościele osoby, które są zupełnie inne. Może takie, które nawet, że tak powiem, marchewkę ci skrobią. I tak troszeczkę ci tak tutaj niewygodnie z nim. Ale to może dlatego, że Bóg chce ci czegoś nauczyć. I bardzo często On to robi, ucząc nas pokory. Że ja muszę się uniżyć. Ja muszę może usłużyć temu, który tak mi gra na nerwach. Wiecie, przy powieści 27:17 mówi, że żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. I być może dlatego czasami tak w kościele są te różne osobowości, są różne osoby po to, żebyśmy mogli
stawać się bardziej podobni do Niego. Bo Kościół to nie miejsce, gdzie moje preferencje są najważniejsze i tylko się liczy to, co ja, ale może ja czasami muszę się uniżyć, żeby pozyskać, ubłogosławić kogoś. Bo nawet jak pomyślę o tym, że w 1 Koryntian, w 1 rozdziale od 10 do 13, tam było pełno takich preferencji osobistych, a moje jest najważniejsze. Ja jestem apolosowy, ja jestem pawłowy, ja chrystusowy, ja o taki, o to się liczy, że... A Paweł mówi, chłopaki, no ludzie, no, dziewczyny, wyluzujcie. Tu nie chodzi o to, jakie ty masz preferencje, kogo bardziej lubisz, kogo mniej i tak dalej, ale tu chodzi o to, żeby Chrystus był wywyższony. Liczy się krzyż Chrystusa. Krzyż, gdzie ja składam swoje życie, umieram dla siebie. Kościół to miejsce, gdzie możemy prześcigać się w okazywaniu sobie miłości, szacunku, w jedności i za Panem. Wiecie, dlaczego to jest tak istotne? Bo my często myślimy, gdy widzimy jakiś konflikt, jakiś spór, jakiś podział, to zakładamy od razu, że ktoś ma rację, a ktoś inny jest w błędzie. Ale wiecie, ja tak sobie myślę, że takie myślenie, że na pewno Bóg jest po którejś z tych stron. On robi to w ten sposób, to Bóg jest z nim. A on robi trochę inaczej, to Bóg z nim nie jest. To jest błędne myślenie. To, że ktoś się nie zgadza ze mną, to nie znaczy, że jest złym człowiekiem. Może po prostu służy Bogu w inny sposób. Może ma inne obdarowania. I może Bóg używa go w innych miejscach, na inne sposoby. Ale to nie znaczy, wiecie, ja tak myślę sobie, czy złe było to, że Barnaba nie pojechał z Pawłem, tylko wziął Jana Marka i pojechał w inne miejsce, czy to było złe? Nie, ludzie też tam słyszeli Ewangelię i była ogłoszona Ewangelia. I mówienie, że skoro oni się pokłócili, to znaczy, że jeden z nich był w błędzie, a drugi nie. No, może po prostu Bóg wprowadził taki coś, żeby chciał, żeby Ewangelia poszła jeszcze szerzej. Jeszcze więcej. Może ktoś służy po prostu Bogu inaczej. I może zamiast zwalczać tą osobę, albo całą swoją energię, kierować na to, żeby przekonać tą osobę, żeby nie robiła tego, jak robi, tylko zaczęła robić to w sposób, jaki ja robię, może to nie jest właściwa droga. A może w jedności zacznijmy się modlić o siebie nawzajem i o te służby, w których działamy. Abyśmy mogli razem na chwałę Bożą służyć w jedności. Bo w Kościele mogą być różnice. Możemy na różne sposoby służyć Bogu. Jesteśmy różni. I to jest normalne. Kościół to nie jest miejsce, gdzie wszyscy są z jednego szablonu wycięci i po prostu i jak takie klony jeden drugiego. Nie. Piękno jest w tym, że jesteśmy różni. Bo jest i ręka, i noga, i trzustka, i wątroba, i wiele, wiele innych rzeczy. Już nie jedźmy tą drogą, bo jeszcze mi coś głupiego przyjdzie do głowy. Kościół jest miejscem dla każdego. Bo Kościół jest miejscem, gdzie jesteśmy zmieniani przez Chrystusa. I czasami ta zmiana wygląda w ten sposób, że musimy być ociosywani, że musimy być jakoś tam docinani, bo coś mi tu nie pasuje, tam mnie uwiera. Ale to jest dzieło Boże. I ja myślę sobie, że to jest tak ważne, bo ja czasami spotykam ludzi, kiedyś nawet z taką osobą rozmawiałem, która mówi, ja nie chodzę do żadnego kościoła, ja nie chcę kościoła, bo w tym kościele są ludzie, którzy mnie denerwują, ja po prostu nie mogę być z nimi. Wtedy powiedziałem, gratuluję. Mam nadzieję, że Bóg wieczności w niebie da ci mieszkanie tuż obok tych osób, które tak bardzo cię denerwują, z którymi nie mogłeś tutaj na ziemi wytrzymać, a będziesz całą swoją wieczność musiał z nimi spędzić. I mam nadzieję, że będziesz obok nich. To taki żarcik. Ale czasami tak jest. Wiecie, Kościół jest też miejscem, gdzie Bóg nas tam szlifuje, docina, uczy nas pokory, uczy nas tego, jak pomimo tych różnic, jakie mamy w sobie, po prostu odłożyć to na bok i iść w jedności za Bogiem. I służyć Mu. I zamiast się kłócić, bo ja mam takie zdanie, to powinniśmy wszyscy tak myśleć. Nie, po prostu okej, dobra, ty myślisz tak, ja myślę tak, ja głosowałem na tego, ty głosowałeś na tego, ale idziemy za Bogiem. To jest dla nas najważniejsze. A nie kto na kogo głosował. Czy ktoś przyjął preparat, czy nie przyjął preparat. To po prostu kto jest w naszym życiu najistotniejszy. Za kim idziemy.
Zobaczcie, Psalm 133 mówi, o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowę, który spływa na brodę Aarona, sięgającej brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Wow. Zobaczcie, jakie jest błogosławieństwo, gdy Kościół w jedności idzie za Bogiem i głosi Ewangelię. I poświęca się temu, żeby głosić Ewangelię. I naprawdę, bardzo mi się spodobało to, co Iwonka napisała. Gdybyśmy chociaż trochę tej energii, którą poświęcamy na naprawdę głupie rzeczy, poświęcili na to, żeby z taką determinacją, z taką, tak, niemalże w taką wojowniczością, głosić Ewangelię innym. Wiesz, jakby to zmieniło ten świat wokół nas? Gdyby ludzie po prostu słyszeli tą Ewangelię, którą głosimy z przekonaniami? Ja wiem, jedność taka nie jest łatwa, bo różnimy się, mamy różne podejścia do rzeczy, mamy różne poglądy, ale ona jest tak ważna. Tam jest błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. O, jak dobrze i miło, gdy bracia i siostry w zgodzie mieszkają. O. To jest coś, co jest tak trudne, ale tak potrzebne nam. I ja dziękuję Bogu naprawdę za was, za ten Kościół, bo muszę to dodać, że możemy w jedności iść do przodu. I może... Nie ma takich podziałów w naszym Kościele, bo mamy dwa tematy, które są zakazane do rozmowy w tym Kościele. Polityka i szczepionki. Żartuję. Ale naprawdę, pomyślmy o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze. Jezus się modlił. Biblia mówi o tym nam, że w pierwszym Kościele oni jednomyślnie szli za Bogiem w szczerości, w prostocie serca. I to jest najważniejsze w naszym życiu. I to jest najważniejsze w Kościele. I tego po prostu i bądźmy tym przepełnieni. Nie pozwólmy, żeby głupie rzeczy z tego świata po prostu dzieliły kościoły, dzieliły nas, bo naprawdę, uwierzcie mi, znam kościoły tu w Warszawie, które się dzielą z powodu naprawdę światowych rzeczy, które świat, bo jedni robią to, inni robią tamto i ci nie będą się z tymi spotykać. Znam takich ludzi, którzy... Ponieważ wybrali inną drogę, to rodzina odwróciła się od nich. Powiedziała, nie możecie nas odwiedzać, bo nie zrobiliście czegoś. Nie, po prostu pamiętajmy. To jest mój brat i moja siostra. Całą wieczność będziemy razem. Wytrzymajmy to ile tutaj na tej ziemi. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że w Tobie możemy mieć jedność, że Ty jesteś tym, który... Powiedział, modlę się, aby byli jedno, jak ja jestem jedno z Ojcem. Dlatego, Panie, prosimy Cię, abyś dawał nam taką jedność. Jedność, która wynika z tego, za kim idziemy, a nie to, przeciwko czemu albo za czym się opowiadamy tutaj na tym świecie. Daj nam, Panie, tą łaskę, abyśmy mogli patrzeć na siebie nawzajem. Ponad to, jak się różnimy, ale patrzyli na to, co nas łączy, a czym jesteś Ty, Panie, że chcemy iść za Tobą. Chcemy ufać Tobie i nie daj też jednocześnie iść nam na kompromis ze Słowem dla takiej pozornej jedności, ale chcemy mieć jedność w Tobie, Panie. Bo Ty jesteś tym, który jednoczy, Ty jesteś tym, który łączy. Nie kompromis, nie ten świat, ale Ty, Panie. Dlatego chcemy iść za Tobą z przekonaniami, które mamy od Ciebie w jedności. Oddając swoje życie w Twoje ręce. O to Cię prosimy, Jezu, w Twoim świętym imieniu. Amen.